Takim oto sposobem jesteśmy w Balbanios. I nie zdążyłem co prawda przeczytać wstępu niestety. Chyba zacznę to robić na samym końcu odcinka. Zobaczymy. Jak na razie widzę, że zamek tutaj, tudzież świątynia, nie wiem. Tak dosyć specyficznie się zaczyna. Nie chcę wiedzieć, z kim w ogóle tu będziemy mieli do czynienia. Ale mam nadzieję, że nie będzie źle. Cóż, wejście za nami się zawaliło. Naturalnie. Widzę tutaj nasza koleżanka Kela ma awansik. Co ja chciałem iść? A, wszystko mogę... Nie, poza tym. Mogę wziąć słowo życia. Myślę, że to będzie warte uwagi. Jeszcze tutaj przecież. Damy jej siłę, inteligencję i wigor. Another castle, another curse. I was a guest here once, long ago. A guest of the count before he betrayed the old faith? Yes. He was quite the charmer. I sense another tale of giants and fairies and demons behind this castle's curse. No demons. Jedwabne płótno, pokaż mi, co to może być. Płaszczyk. O cóż, jesteś damagerem, Sylvanus. Sorry. Chociaż... Chyba bardziej bym tak zrobił. Tym bardziej, że on jest tankiem. Ewentualnie jeszcze tak. I tak. Just giants and fairies. Very angry giants and fairies. The full tale is best told as we camp. Can't wait. Tu? Nie, no tu nie. Tu? Co to się stało? Where's the challenge? A tutaj pewnie. Shouldn't we be killing something by now? Be careful what you wish for. I never said I wished for it. It's more of an observation. O Jezu. Znowu to coś. Pewnie gdzieś u góry będzie. O Jezu, przepraszam. Ściana mi się tu nie podoba. Zobaczcie, że tam coś jest. A, okej. To też nie bardzo mi się podoba. Enchantment extends beyond any building tactics the masons ever employed. I'm impressed. Are we supposed to step through those things? Only way to the treasure, Yoska. You speak my language all too well. Ah. Okay. Teraz się zacznie zabawa. Nie, 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 tam źle poszedłem. Tutaj. Ale jest jeszcze jeden portal i ja go otworzę tym. Otóż to.
the gods, to believe we have found the Horn of Lehel. I thought it... Well, call me a fool for assuming we'd be fighting living rat warriors. Ej, a mogę ich ulepszyć? Nie mogę. No. We have plenty of other reasons to call you a fool, Yushka. And I assure you, plenty of living rats await us as well. No, jak teraz się zacznie. Okej. Okay. Hmm. Tak w miarę łatwo jak na razie. Jak na razie oczywiście. Ładnie. Mam nadzieję tylko, że nie będziecie chcieli tutaj, nie wiem, jakimś cudem kogoś przywoływać. Bo nie będzie za dobrze. Żeby mi teraz ktoś nie zasadził prowokacji. Oczywiście z tych ziomutków. Jest ogłuszony, to wolałbym jednak. A, dobra. Nie mogę na nikim innym. O właśnie, o to chodziło. Licznik, co to jest ten licznik? A, okej. O Boże. Ile wy tych ataków macie? Wytrzymałem ten szkielet, muszę przyznać. O Jezu, wybił. Ale taka dosyć mozolna ta walka jest, nie ukrywam. Okej. 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 Rozumiem. Niestety coraz mniej tych punktów odzyskuję. To jest troszeczkę nieprzyjemne. Ale nic na to nie poradzę. Dobra, teraz możemy się zająć którymś z tych. W sumie dobrze, że prowokację czasną, bo on ma tylko 31 punktów życia, więc ła, na jego będzie to tak dosyć łatwo ściągnąć. Hmm. Ewentualnie nie. Ale to taki drobny szczegół.
No come on, no. Ło, mezej. Ciężko mi uwierzyć w to. Generalnie mógłbym salto, ale to salto wolałbym na nim. Przyznając życie chybi i po co mi to? No właśnie. Ewentualnie nie chybi. Dobra, wyszło. I Mezej prawie będzie miał awansik. Ale prawie, oczywiście. Jakąś nową tutaj widzę mamy zabawkę. Co to jest? Księga lodu, ale to... Ona może z tego korzystać. No, to dobrze. Wow. Generalnie to mi się teraz chodzi o to, żeby... No koszt energii się przyda, minus jeden. Okej. Dobra, tylko teraz... Teraz się trzeba wrócić. Ale to nie będzie problem, okej. To teraz jeszcze jest jedna taka sprawa, mianowicie, że tu coś jest. Nie da się tego coś aktywować. Albo nie wiem, młotem rozwalić? Nie da się. Dobra. Nieważne. Ale co ja chciałem powiedzieć? Chyba, że... A, to nie jest to. Chyba, że to przejście będzie widoczne. Jak dotknę tego... Tego księżyca, czy co to tam było? No nie, chyba raczej nie bardzo. Ogółem, to na pewno przyda się... The companions entered the tower to the sound of an altercation. We have you surrounded. Yet you don't need to. I practice the old faith, same as you. Lies, no humanity so be trusted. Is this the man we seek, Elia? Campo can hold his own, but I know he would appreciate your assistance. You see, Yoska? We do get to fight some living rat warriors, just like nature intended. All to save a Taltosh. What have I become? No nie pojedynek, ja nie mam energii ani nic, no. Trochę słabo to wygląda, kurczaki, no. Dobra, ale spróbujemy przeżyć. Mianowicie knockout za dużo zjada niestety. Zajmijmy się tym, który jest najdalej. Przywołamy szkieleta. Szkielet rzuci... no właśnie. Nie. Wzmocnimy się mocą. No, przynajmniej tyle dobrego. Nie bardzo. Tacy skaweni z Warhammera. Dobra, i nasza przyjaciółka przywali mu młotem i go zabije. Otóż to. Teraz. Okej, strzał z bliska. Pięknie, ogłuszony. Stalaktyt. Ładnie. I zapierdzielimy mu tym.
Tego już powinno tam z pomocą jednego ciosu uciszyć konkretnie. Uciszony, przerażony. Myślę, że dam radę. Chyba. Nie wiem. No, to jest raczej kiepski pomysł. Okej. A teraz to już jesteśmy w domu generalnie. Bo ten nasz przyjazny szkielecik rzucił. Co rzucił? Prowokacje. No, jest dobrze. Mezej awansował. Some spectacular timing. Elio, it is lovely to see you once more. I see you brought some friends. In a manner of speaking. Oh, don't listen to Yoshka Kampo. His mother was a Seba's son. I don't know what that means. So many months have I longed for companions. Your arrival is most welcome. Does that mean you'll assist us in our quest to save the Sun King? You'll provide us passage up the World Tree. Of course. I was headed that way anyway. Oh. We just need to face a few simple challenges first. Simple, you say? Huh. And my mother was a Seipasoin. Did I say that right? Is there anything else we should know about this place, Taltosh? Please, call me Kampo. And yes, but I'll save it. Niespodzianką, jasne, super. The good kind, I hope. First up, a test of strength. Very funny. Generally to raczej bym nie chciał tam iść najpierw. Najpierw sobie rozpalę ognisko, otóż to. Come on! Your loot better be worth this. To nie miało być tak. Super, jeszcze jacyś szamani mnie tu będą atakować, no. Jezu Chryste. Nie wygląda to zbyt dobrze. No nie gadaj. Generalnie nie, te szczurki to nie są jakieś... ciężkie, ale... O Jezu. Ale generalnie mogłoby być troszkę lepiej. Magowie są strasznie irytujący. No i Mezej tutaj przy nich za bardzo rady nie daje. No cóż, spróbuję na takim właśnie oto krańcu ziemi, że tak powiem, ich pokonać. Jezu, znowu tej prowokacji użył. A to szkielet użył. Dobra. Teraz jest szansa się odbić. Kolejny pójdzie ten szaman. Pięknie.
No, powiem szczerze, że jest szansa. W końcu obrałem... Co? Okej. Okay. Już rozumiem. Generalnie tak w sumie się zastanawiam, jeśli ja mam tego całego szkieleta. Pięknie, dobra, czyli to jest tak, że one znikają, okej. Okay. Jeśli ja mam tego swojego pięknego szkielecika, okej. Okay. Aha. To powiem szczerze, że sytuacja wygląda tak, że Mezim jest poniekąd niepotrzebny, bo ja używając tego szkieleta blokuję ich i otrzymując tak naprawdę ten boost pod względem prowokacji, zwalnia mi się miejsce. Jak zwalnia mi się miejsce, to mogę tu wrąbać jakąkolwiek inną postać, która będzie damagerem. Będzie zadawać damage. On nie zadaje tego damage'u, ale bardzo dobrze tankuje, jakby nie spojrzeć, tylko że zaczynam się zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie tankuje lepiej ten szkielet, który zwolniłby mi slot tanka. Jeśli w ogóle wiecie, o czym ja mówię, nie? A, tylko Mezej został, okej. Okay. Okej. Okay. Mezej, come on, dude! No, mam nadzieję, Mezej, że mu dasz radę, co? Powinieneś. Nie mów mi, że 16 punktów życia to jest za dużo w porównaniu do 60. O. Dzięki Bogu. No, ja tam nawet się nie zapuszczam, od razu tutaj sobie pierw rozdam punkty. Nie chcę tego, to mi daj. Piorunowa laska, to raczej tego nikt nie może używać. Poza pewnie tym ziomkiem, który właśnie będzie z nami podróżować. A, bo to Mezej awansował, ok. Bez sensu gdzieś pod damage, jeśli on ma. O, to będzie jak najbardziej jak znalazł. Wyjście obrony masz. No, okej. Okay. Nie mamy tu czegoś. O właśnie, zobaczę sobie, czy gdzieś skarbu nie ma. O, 44 metry to za dużo. As the companions camped, Sebastian and Elia relate the story behind the curse of Balvanu. The new faith was gaining popularity. This did not sit well with the giants and fairies of this realm, themselves being actual living symbols of the old faith. Working together, they constructed Balvanios, a haven for those who would not succumb to the new faith's nonsense. No offense, Missy. None taken. I welcomed Count Oppor to preside over the castle, which he did for many years to the satisfaction of all its creators. Until one day he fell in love with a woman named Imula, whose family devoutly followed the new faith. Imula's family would not allow her to wed a man they labeled a heathen. Well, all seemed inevitable. Had the Count put out the call, I myself would have fought alongside him to honor the old faith. But a compromise was made. Though Count Oppor refused to convert, he agreed to allow his firstborn to grow up a follower of the new faith. Which is exactly what he did. Their child was indeed raised as a follower of the new faith.
and the fairies took action. They cast a curse upon this place that stands today. They transformed the rats of the castle into fierce human-sized warriors. They established menacing traps. And the ancient elemental. Don't forget the ancient elemental. And we've stopped here to brave all these hazards for the sake of our new Taldosh friend here. That's very nice of you to say, Yoshka. Very few have ever considered me a friend. Oh yes, you, Keller, the old man, an old hag who constantly berates me. I'm making friends all over the place here myself. Wow. The new supplies offered by my magic bag truly are impressive. No, zaraz się okaże, że nie są takie dobre, koleżanko. Dobra. Jakim cudem w ogóle mam na przykład topór oburęczny, dlaczego nikt nie może z niego korzystać? Nie wiem, nie rozumiem tego. Najpierw tutaj może sprzedam to, co ja mam. Chociaż źle zrobiłem. Przecież ten ziomek tu jeszcze jest. O, inteligencja plus 25. To mi się przyda na tego ziomutka mojego. Ewentualnie na nią. Ziom gladiatora się przyda. Łuk klasyczny też się przyda. No i w sumie to by było na tyle. No faktycznie takie wrażenie zrobiły te twoje itemy, koleżanko. Chociaż wykupię to wszystko. O, będzie święty spokój. Zobaczę w ogóle, co on w ogóle robi. Jakiś druid. Gdybym tak wziął jego zamiast Mezeja. Można spróbować. Wasn't he the heathen chieftain who invaded lands that practiced the new faith? The hero chieftain, you mean? Yes. I know this story. After a failed invasion attempt, Lael was brought before the opposing forces emperor. When asked how he wished to die, Lael requested his horn, the one Sebastian holds now, and said he would blow into it one last time in reply. And then. And then Lael used the horn to crush the Emperor's skull, killing him instantly. You will walk before me and serve me in the other world, he declared, knowing that any man whose life he ended was destined to immortally serve him in the afterlife. My apologies, Mize. I just get so excited when it gets to that part. What happened to Lael after that? Did he escape to lead an army once more? Gods, no. He was promptly hanged. Rather anticlimactic, don't you think? Tylko troszeczkę. Dobra, zrobimy tak. Mały eksperyment, mianowicie Kelle damy za Mezeja. W momencie zrobimy tak, że no, tak jak mówiłem, spróbujemy przywołać szkieleta, który będzie tankował, a oni będą głównymi demenagerami. Zobaczymy, czy taki eksperyment wyjdzie. I teraz kolejna sprawa. Zrobimy sobie kociołek.
poświęcimy trochę na rzemiosło. Popierw może tutaj śliwowice. Rośliny z góry, ale te zwierzenia mogą być użyte. Uspokajająca roślina nie pochodzi z lasu oraz nie z korzeniem. Wpierw włóż plony do kociołka. Plony. No. Korzeń jako drugi. Uspokajająca roślina nie pochodzi z lasu oraz nie z korzeniem. Roślina z gór oraz te z wybrzeża nie mogą być użyte, więc pole na leśne. Leczniczy. Pięknie. Użyte rośliny są uspokajające oraz trujące. Uspokajająca trucizna. Wiesz, że umierasz i właśnie się z tym pogodziłeś. Pierwszy składnik nie może być grzybem ani płatkiem. Więc będzie... korzeniem? Drugi składnik nie może pochodzić z lasu, ani z wybrzeża, czy też pola. Więc pochodzi z góry. Ten z gór nie może być użyty jako trujący, ok. Nie może być plonem, więc tutaj... Jeszcze raz, drugi składnik nie może pochodzić z lasu, ani z wybrzeża, czy też pola. Drugi. Pogubiłem teraz. Drugi składnik nie może pochodzić z lasu, ani z wybrzeża, czy też pola. Aha. Więc będzie z gór. Składnik z pola nie może być plonem. Ten z gór nie może być trujący. Okej. Okay. Użyte rośliny są uspokajające oraz trujące. Rośliny. No to też są w sumie rośliny. Dobra. Ale drugi składnik tak naprawdę to w sumie teraz jest pallicho. No nie, jednak nie. No coś spieprzyłem. Pierwszy składnik nie może być grzybem ani płatkiem. Aha, no to może być w sumie plonem. Korzeniem może być tu. Leżnia. Płatek? Leżnia. Coś namieszałem. Pierwszy składnik nie może być grzybem ani płatkiem, więc jest plonem na przykład. Składnik z pola nie może być plonem. Ten z gór nie może być trujący. Więc, dobra. Ale drugie może być na przykład. A nie, no przed chwilą to robiłem. Kurde. Coś jest namieszane. Będzie tak, bo tutaj piszesz, że składnik z pola nie może być plonem. Ten z gór nie może być trujący, więc wiadomo, że jest pole i góra. Teraz pytanie brzmi, czy to zaskoczy. Nie, no też nie. O, zaskoczyło. Grzyb, o Jezus. Grzyb oraz płatek nie mogą być dodane jeden po drugim. To samo tyczy się korzenia i plonu. Antybiotyczna roślina
rosnąca w górach. Jest druga od końca. Raz, dwa. Antybiotyk. Rosnący w górze. Wpierw użyj leczniczej porośliny z pola. Zanim dodasz korzeń do mikstury. Płatek nie posiada leczniczych właściwości, powinno się go dodać do kociołka po trującej leśnej roślinie. A, grzybik to nie może dodać, być dodane jedne po drugim. Wpierw użyj leczniczej rośliny z pola. Zanim dodasz korzeń. I korzeń jest drugi. A roślina, czyli... Może być nawet, nie wiem, grzyb. Grzyb, korzeń, płatek, plon, nadbrzeże. Właśnie. Ale nie było takie trudne, jak widać. Dobra, teraz tak. Teraz zajmiemy się ulepszeniem tego ziomutka. Kela. Czemu? Aha, dobra. Rozumiem. Masz wszystko, ty masz wszystko. Teraz tylko tobie trzeba tutaj porozdawać jakieś punkciory. Trochę dużo tych itemów mam. Aha, bo to jest ubrany już, okej. Okay. Nie wiem, damy mu tak. Tak. O, włócznia jest akurat najlepszym wyborem, widzę. Ewentualnie to. Dobra, 124, 105 i 67. Kela tutaj rośnie na faktycznie mocarną kobiecinę. Siła 30. A, no dobra, ale to niestety żadnej siły 30 nie ma. Ewentualnie jego możemy
Dobra. Nie wiem, zobaczymy jak to Wombo Combo będzie działać. Miejmy nadzieję, że nie będzie źle. Że to potrwało, ale mniejsza z tym. O Jezu, znowu będą gadać. And just what in three worlds is that? A demon spirit who seduces young men, dancing in the thunder and lightning as the rain soaks her white dress and long hair. I'll have you know, my mother had short hair, she never wore dresses, and she hated getting wet. Even I can see it was just a playful insult, Yushka. I've heard a few from you myself. Indeed you have, Merze. It's just... My mother really was a fine woman. Definitely not a seductive demon. She died when I was 7. Being that age, I knew her just well enough to know her. And I've done nothing but miss her ever since. Father did the best he could, but... If it hits so close to home, Yushka, I do apologize. Don't worry about it, old woman. Besides, it's a fine insult. I'll save that one to use myself someday. Ha! Stealing from elderly women, are we now, Yushka? Dobra, ludki. Odpoczywamy. No i co? Zapisujemy i kończymy ten odcinek. Trochę mikstur naważyłem, trochę kwipunku wymieniłem. Mamy nowego ziomutka, który będzie walczył od następnego odcinka i będziemy przechodzić próbę siły. Zobaczymy, jak sprawdza się combo 3 damagerów, w zasadzie 4 damagerów, plus szkielet jako ktoś, kto sobie tutaj po prostu przyjmuje damage od naszej koleżanki Kelly. Cóż, do zobaczenia.